Od kilku dni spokojna ulica Falka zapełniona jest ciężkim sprzętem, paletami kostki brukowej i rojem pracowników budowlanych. Mieszkańcy długo czekali na uporządkowanie tej ulicy i wreszcie udało się, ale nie czekali z założonymi rękami. Ulica Falka to tegoroczny zwycięzca w suwalskim budżecie obywatelskim i tak naprawdę też rekordzista, bo ta propozycja w ogóle w historii suwalskiego budżetu obywatelskiego zyskała najwięcej głosów, bo ponad 2000. Inwestycja ostatecznie ma kosztować niemal 500 000 zł. Ale została starannie przemyślana, ponieważ prace nie będą polegały tylko na ułożeniu kostki. Zakres robót jest znacznie szerszy. W ramach tego zadania inwestycyjnego oczywiście droga z XXI wieku, czyli cała instalacja podziemna od wodociągów, kanalizacji deszczowej po linie energetyczne, po to wszystko, co jest na wierzchu, czyli jezdnia z kostki brukowej, chodniki, trawniki, oświetlenie, także w pełni uzbrojona droga do połowy tego roku będzie już wykonana. Zakończenie prac zaplanowano na 29 czerwca. Szkoda, że tak dobrze nie dzieje się z inwestycją, która realizowana jest tuż obok. Chociaż realizowana to raczej nieodpowiednie słowo. Bardziej adekwatne to rozgrzebana. Mowa o ulicy, która całkiem niedawno otrzymała nową nazwę i wiedzie od Pułaskiego do Północnej. Na budowie tej drogi od wielu tygodni praktycznie nie dzieje się nic. Na innych, nowo budowanych w naszym mieście drogach, nawet zimą trwały prace. Na Pileckiego od dawna ciężko uświadczyć żywą duszę, nie licząc okolicznych mieszkańców, którzy przez plac mającej się toczyć budowy chodzą do kościoła. Termin zamknięcia tej inwestycji zbliża się nieuchronnie, a ulicy jak nie było, tak nie ma. Czy będzie?